Przychodzi Jaś do sklepu, daje sprzedawczyni pustą kankę i mówi: Naleje mi pani 4 litry miodu. Sprzedawczyni nalała i podała Jasiowi, a on mówi: Mama przyjdzie jutro i zapłaci. O nie, mój drogi, tak w tym sklepie nie robimy. Zabrała Jasiowi kankę i wylała miód. Jasiu wziął kankę i wyszedł przed sklep. Zagląda do środka i mówi: Wujek Sławek miał rację, na 4 kanapki wystarczy. Policjant pyta Jasia: Jasiu, gdzie mieszkasz? Z moimi rodzicami, proszę pana. A gdzie mieszkają twoi rodzice? W naszym domu. A gdzie jest wasz dom? Koło domu sąsiada. A gdzie jest dom waszego sąsiada? Na pewno pan mi nie uwierzy. Uwierzę ci, Jasiu. Powiedz. Koło naszego. Jasiu, dlaczego nie było cię wczoraj w szkole? Wczoraj umarła mi babcia. Jasiu, nie kłam, wczoraj widziałam twoją babcię w oknie. Tatuś postawił ją w oknie, bo listonosz szedł z rentą. Mama woła do Jasia pływającego na gumowym materacu po jeziorze. Synku, nie wypływaj za daleko. Dobrze, mamo. Mama mówi do taty: Powiedz mu coś, żeby tak daleko nie wypływał. Jego życie zaczęło się od pękniętej gumy i nie chcę, żeby się tak skończyło. Jaś pyta taty: Tatusiu, byłeś kiedyś zakochany w nauczycielce? Oczywiście, że tak. A jakie to uczucie? Super, Jasiu. Ale mamusia się dowiedziała i musieliśmy przenieść się do innej szkoły. Jasiu, dlaczego tym razem spóźniłeś się do szkoły? Szedłem do szkoły. Tuż przed samą szkołą pan zgubił 200 zł. I co, pomogłeś mu szukać? Nie, przykryłem je butem i poczekałem, aż se pójdzie. Rozmowa dwóch kumpli. Moja teściowa połamała dwie nogi, ale nie było miejsca na ortopedii i przenieśli ją do sali, gdzie leżeli ludzie ze śpiączką. Po godzinie większość pacjentów uciekła, nie mogąc znieść jej pierdzielenia. Teściowa chwali się zięciowi: Wiesz, sławny malarz poprosił mnie o pozowanie do obrazu. Obraz będzie nazywał się Kleopatra i Żmija. A kto będzie pozował jako Kleopatra? Mąż z żoną oglądają horror. Nagle na ekranie pojawiła się przerażająca kobieta. Żona z przerażenia krzyknęła: O matko! Mąż z uśmiechem na ustach mówi: I co? Poznałaś mamusię?